Jego, już czwarte kwarantynki, a ty dalej nic nie wymyśliłeś i niczego nie kupiłeś? Świetnie się składa. Przychodzę do was bardzo prostym sposobem na czekoladki walentynkowe. Jak doskonale wiecie, w Azji 14 lutego to kobiety nie dość, że własnoręcznie robią czekoladki, to jeszcze wręczają je mężczyznom. Nie, to nie jest święto dla pań. My mamy swoje święto 14 marca, o którym opowiem w innym filmiku. Przychodzę dzisiaj do was z bardzo prostym pomysłem. Jak sami zaraz zobaczycie, nie będziemy potrzebowali za dużo produktów, wystarczy kreatywność, dużo pasji i dużo uczucia, bo w końcu to czekoladki dla osoby, którą kochamy. Ja w tym roku wymyśliłam, że odejdę od koncepcji serduszek, kwiatuszków i takich, wiecie, słodkich, romantycznych rzeczy i zrobię coś, co kojarzy się bardzo ze mną, ponieważ będę robić czekoladki i dla Pimka, i dla mamy. Pozwólcie, że pokażę wam produkty, których będziemy dzisiaj używać. W tym roku postanowiłam zrobić lizaki czekoladowe. Będą mi do tego potrzebne foremki silikonowe w kształcie kocich łapek i kocich mordek. Tak, bardzo się kojarzę z czarnym kotem, więc pomyślałam, że to będzie idealne rozwiązanie. A dla resztki czekolady, która mi zostanie, pomyślałam, że zrobię takie zwykłe czekoladki w kształcie kocich łapek i oczywiście kotków. Wszystkie foremki silikonowe są oczywiście wyparzone, umyte i będziemy przechodzić teraz do czekolady. Jeżeli chodzi o czekoladę, wybrałam czekoladę, którą łatwo się rozpuszcza i która ma bardzo intensywny smak. Mam tutaj czekoladę białą, czekoladę gorzką 70%, czekoladę mleczną oraz malutkie dropsiki różowe, ponieważ chciałam zrobić różowe opuszki w łapkach kotków. Nie było żadnej innej różowej czekolady, więc właśnie postanowiłam, że kupię te serduszka. Każdą naszą czekoladę będziemy roztapiać w kąpieli wodnej. Przygotowałam sobie tutaj, żeby było bezpieczniej, miskę, do której będę wsadzać inne miseczki z czekoladą. Pomiędzy będzie wrzątek i tak właśnie roztopimy czekoladę, którą następnie przełożymy do foremek. Jeżeli chodzi o te lizaczki, ja wymyśliłam, jak już tutaj widzicie, że zamiast patyczków posłużą mi poki. Te są akurat w kształcie serduszek truskawkowe, a te są czekoladowe. Myślę, że i u was w Polsce można dostać poki, więc jeżeli nie chcecie korzystać z zwykłych patyczków, myślę, że to fajne rozwiązanie. Pozwólcie, że teraz zagotuję wodę i rozpuszczę sobie pierwszą partię czekolady, a z tego co widzę, będzie to chyba różowa czekolada właśnie na kocie łapki, ponieważ tutaj w środku są takie wytłoczki i będziemy stopniowo każdą wytłoczkę sobie zalewać czekoladą. Do dekoracji mam jeszcze biały pisek, którym będę rysować oczka, a na sam koniec wszystko zamknę w takich małych, uroczych opakowaniach, by następnie gotowe lizaki schować do dużego opakowania z kotem. No to co? Przechodzimy do działania! Czekolada już pięknie się nam rozpuściła, więc teraz precyzyjnie, jak najbardziej dbale postaram się uzupełnić wszystkie kocie łapki różową czekoladą. I jeżeli nie czujesz się na siłach, by robić taką precyzyjną robotę, zawsze możesz wybrać inny wzór. Gwiazdki, serduszka, coś co nie wymaga takich szczegółowych, malutkich drobiazgów. Jak już wiecie z mojego poprzedniego filmu na temat walentynek, jestem strasznym perfekcjonistą, jeżeli robię coś takiego, to zawsze chcę, żeby to bardzo ładnie wyglądało. Więc pozwólcie, że akurat tym razem ten filmik nie będzie trwał bardzo długo, bo gdybym miała każdą sekundę filmu wam pokazywać, jak uzupełniam te kocie łapki, to pewnie film trwałby około paru godzin. Zwłaszcza, że jeszcze te łapki później muszą przestygnąć w lodówce. Kocie łapki już są zrobione, jak możecie zauważyć. Tutaj jeszcze kocie noski również są różowe. Będę teraz rozpuszczać białą czekoladę i zrobię na przemian tutaj pyszczki białe i tutaj biały rząd kotków, a później tutaj zrobię pyszczki czarne i białe kotki, a tutaj czarne kotki, a tutaj czarne kotki. Także przechodzę do rozpuszczania białej czekolady i widzimy się już za chwilę. Moja biała czekolada już pięknie się rozpuściła, więc jedynie pyszczki kotków, tutaj jak możecie zobaczyć, te pyszczki tutaj nałożę właśnie patyczkiem, a resztę już po prostu łyżeczką. I w momencie, kiedy dojdziemy sobie tutaj do tego poziomu, gdzie jest miejsce na patyczek, wsadzimy poki i zalejemy resztę
czekoladą. Postanowiłam, że zrobię jednego białego kotka, więc ten będzie cały zrobiony na biało. Teraz do naszych foremek dołączę patyczki Spoki. Teraz zauważyłam, że te krótsze, jeżeli złamiemy patyczek, to krótszy chyba będzie lepiej pasował. Na razie zostawimy to w ten sposób, jak czekolada będzie tężyć, to dociśniemy te patyczki mocniej. Na razie odkładam to sobie na bok. Biała czekolada mi się skończyła, więc rozpuszczę sobie ciemną i ciemną czekoladą zrobimy teraz tutaj. Tak samo jak poprzednio, do wypełnienia kocich mordek użyję patyczka, a do wypełnienia całych łapek użyję łyżeczki. Postanowiłam, że jednak jeszcze raz rozpuszczę czekoladę gorzką, ponieważ mleczną chciałabym zostawić na lizaki. Czekoladki lądują tu w zamrażalki, a ja wyciągam poprzednie, by znowu rozpuścić białą czekoladę. Teraz zajmiemy się białą czekoladą, więc zrobimy białe kotki, a następnie na sam koniec rozpuszczę mleczną czekoladę i zrobimy dwa mleczne kotki. Oczywiście poza kamerą zrobię tych lizaków jeszcze więcej, tylko tak teraz, żeby pokazać Wam różnorodność. I nie przejmujcie się tymi maziajami, które są dookoła, bo w momencie, w którym będziemy wyciągać naszego lizaka, one wszystkie poodpadają. Moje kotki trafiają do zamrażalnika, rozpuszczamy czekoladę mleczną i robimy mleczne kotki. Mam wrażenie, że moje pierwsze kotki są już gotowe, więc wyciągnę je z opakowania i pokażę Wam, jak się prezentują. Nie wiem dlaczego, ale porwały nam się kocie łapki. No i tak wyglądają uroczo i tak. Widzicie, zostały tutaj na dole. Zobaczmy, co z naszymi kotami. O, tutaj ładnie zastygło. Tadam! Ślicznotek numer 1. A tutaj ten ciapaty taki. Ślicznotek numer 2. I ślicznotek numer 3. A jak nasze kocie łapki?
ładne. Nie przejmujcie się moją czekoladą pod paznokciami, mam ją wszędzie. Czy białe łapki już się zrobiły? Tak. Białe łapki chyba są najładniejsze. Te ładniejsze oczywiście damy naszym bliskim, a ty takie sobie, no to chyba możemy zjeść. Zostało mi jeszcze trochę czekolady, więc chyba jeszcze raz zrobię te kociaki. Tak prezentują się moje gotowe lizaki. Oczywiście jeszcze nie wszystkie zastygły, więc pokazuję te, które już się zrobiły. Jak widzicie, prześliczne kocie łapki i takie śmieszne pieski. Znaczy pieski, to miały być kotki, ale teraz bardziej przypominają psy. Dajcie znać, jak podoba się wam pomysł. Ja poczekam, aż reszta zastygnie. Dorysuję im buźki, powsadzę w opakowania i pokażę wam, jak wyglądają już gotowe lizaki. Jak się wam podobają moje czekoladki? Wybrałam oczywiście te najładniejsze, zapakowałam je w papierki z takimi tutaj stay with me albo thank you. Podaruję oczywiście wszystkie te lizaki członkom mojej rodziny, mojej mamie Pimpkowi, starszemu bratu Pimpka. I tutaj też zrobiłam takie malutkie paczuszki z właśnie z czekoladkami. Oczywiście wybrałam te najładniejsze, te, które się nie udały. No to chyba zjem sama. Dajcie mi koniecznie znać, czy ten pomysł się wam spodobał, czy przypadł wam do gustu, czy jest to trudne, czy jest to łatwe. Ja osobiście powiem, że robiłam to wszystko 3 godziny, ale tylko dlatego, żeby to ładnie wyglądało, żebyście wiedzieli krok po kroku, jak to jest zrobione i żebyście nie mieli żadnych pytań. A jeszcze taka ciekawostka, ta czekolada, która została w miseczkach, możecie do niej wlać ciepłe mleko i wsypać sobie na przykład płatki. Tak, jeżeli nie chcecie marnować czekolady i wywalić ją wraz z ciepłą wodą, myjąc naczynia, możecie ją sobie właśnie w ten sposób przygotować razem z płatkami. Słuchajcie, już będę uciekać, bo za 10 minut przychodzi Pimpek, a jest taki rozpieprz w kuchni. Ale jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda ten makijaż z bliska, koniecznie wchodźcie na Instagram. Widzimy się na Facebooku, na grupie facebookowej i w kolejnym filmie. Dziękuję za dzisiaj i wesołych walentynek.